Dzień dobry w pierwszym odcinku drugiego sezonu Grillowych Rewelacji. Dzisiaj mamy spotkanie z Grześkiem, który był bohaterem pierwszego odcinka, pierwszego sezonu. I wtedy Grzesiek zaznajamiał nas z jego grillem gazowym, Rogue'iem, Phantomem, Napoleonem. Natomiast dzisiaj wyjątkowa okazja. Znowu jesteśmy do Grześka, ponieważ chcemy poprosić Grześka, żeby się podzielił z Wami, jak wyglądają jego doświadczenia grillowania na grillu gazowym i na nowym grillu ceramicznym Kamado Bono Model Grande. Będzie się działo, zapraszamy Was do filmu. Powiesz nam wszystko. A jeśli nie, to ja się będę starał wyciągnąć z Ciebie wszystko. Jasne. Grillowe rewelacje, autentyczne opinie, słowami użytkowników, nie sprzedawcy, po to, żebyście mogli wyciągnąć z tych filmów jak najwięcej korzyści. Czyli jakie są różnice, jakie są niuanse, na co zwrócić uwagę, jak się używa, jak się czyści i co generalnie bardziej Wam się przyda. Czy grill ceramiczny, czy grill gazowy, a może w domu, tak jak Grzesiek, powinno być na bogato i powinny być dwa porządne grille. Zaczynamy! Z gazowego Napoleona Rogue'a w tej przepięknej wersji Phantom już wiemy, że korzystasz blisko 2 lata. W sierpniu będzie 2 lata. Dokładnie. Tak, powiedziałeś mi przed chwilką również, że w tym czasie Grzesiek zużył w grillu 20 butli. Czy coś się działo? Czy ten grill wymagał jakiegoś serwisu? Myślę, że poszło ponad 20 butli, natomiast nic tutaj nie robiłem, nic, nie odbyła się żadna regulacja, żadna wymiana jakiegokolwiek elementu. Wszystko jest tak, jak kupiłem w oryginale i nic tutaj się nie wydarzyło. Ja przynajmniej doskonale wiem, że tutaj serwis naszej firmy nie był potrzebny, bo wszystkie reklamacje zgłaszane są przez sklep, następnie to my wysyłamy reklamacje do Napoleona. Mija 2 lata i co? Korzystacie z gazówki, grill zaspokaja Wasze potrzeby. To porozmawiajmy o tym, skąd się pojawił pomysł, albo co wzbudziło Twoją potrzebę, żeby właśnie postawić w domu grilla ceramicznego. Nie wiem, czy pamiętasz od naszego ostatniego spotkania w tym właśnie miejscu. Wspominałem na końcu naszej rozmowy, że marzy mi się grill węglowy. Później pojawiły się na rynku grille ceramiczne, między innymi Kamado Bono. Zadzwoniłeś do mnie, powiedziałeś, że masz w ofercie ten grill. I zawiłem się, spodobał mi się, poczytałem troszkę o tym grillu, dowiedziałem się, co kupiłem. Okej, to w takim razie uważajcie, żebym do Was nie zadzwonił, bo też sobie kupicie grilla ceramicznego Kamado Bono. To porozmawiamy teraz chwilkę z Grześkiem na temat różnic pomiędzy właśnie grillowaniem albo wykorzystywaniem innych metod przygotowywania posiłku, grill ceramiczny, a grill gazowy. Grzesiek, czy używania grilla ceramicznego trzeba się nauczyć? Jakie są podstawy związane właśnie z rozpalaniem grilla, z utrzymaniem temperatury, albo po prostu później z wygaszeniem grilla, z obniżeniem temperatury? Przede wszystkim warto w pierwszej kolejności przeczytać instrukcję obsługi, bo to jest najważniejsze. Co jeszcze? No jest to taki skomplikowany proces, może nie tyle skomplikowany, o ile długi. Czego używasz do rozpalania grilla? Pomagasz sobie kominem? Nie, tylko wyłącznie naturalna podpałka do grilla i tak naprawdę budowa tego grilla już służy za komin, więc nie ma potrzeby stosować kominu dodatkowego, jak w przypadku zwykłych grilli węglowych. Jaki węgiel używasz w tym grillu? Jakiego węgla? Węgla Texas. Texas, tak. Jest to marka związana bezpośrednio z Kamado Bono. Texas, 10-kilogramowe worki w super cenie. Ten worek w detalu chyba kosztuje 80 zł. Zgadza się. Ile węgla zużywa taki grill? Zależy, jaką metodą grillujemy, co grillujemy. Właśnie, to jest istotne, w jakiej temperaturze. Bardzo istotne. Dajmy to w przypadku pizzy, gdzie jest wymagana wysoka temperatura. I przy 6 plackach pizzy grillowanie trwa około godziny. Okej. Ja bym obstawiał w granicach do 2 kg. 1,5 kg węgla. Okej. Ja sobie to obliczyłem na podstawie danych, które podaje producent, na podstawie danych naszych klientów. Wyobraźcie sobie, że grillując na grillu ceramicznym w temperaturze około 200 stopni, zużycie węgla to jest 0,4 kg na 5 godzin. Tak mało zużywa taki grill. Czyli temperatura średnia 200 stopni, według danych to jest mniej niż 0,5 kg na 5 godzin. To się zgadza mniej więcej z tym, jak to zużycie u Ciebie wygląda? Myślę, że nie. W takim sensie, że to zależy od temperatury, w której grillujesz. Ta temperatura ma największy wpływ na to zużycie. Zgadza się, tak, tak. Zdecydowanie. Czyli
Twoje obliczenia, kilogram jest w tej temperaturze takiej pomiędzy? To jest taka temperatura wysoka, jak ja to określam. To jest w granicach 250 stopni. 250 stopni, tak, dobrze. Tak. I moje 200, i to co wynika z danych, które podaje producent, w jednym i w drugim przypadku, umówmy się, to zużycie jest bardzo małe i przede wszystkim, bo Biden jest nad nami, to przede wszystkim wynika z tego, że ten grill jest bardzo dobrze izolowany. Czyli to wszystko jest tutaj po coś. Gruba ścianka ceramiki, oddzielenie dostępu powietrza od grilla, to nie jest przypadkowe, prawda? W przypadku grilla ceramicznego. Tak. Ile ten grill się studzi po grillowaniu? To jest... No, ja trzymam grill w garażu, więc od momentu zakończenia grillowania potrzebuję około 4 godzin, żeby ten grill był nie był gorący w dotyku, a ciepły. 4 godziny? Tak. 4 godziny. Wyłączenie grilla, a w zasadzie obniżenie temperatury polega na tym, że zamykasz dopływy powietrza. Tak. Zwróćcie uwagę. Na górze i na dole. Zwróćcie uwagę. Tutaj jest górny otwór wentylacyjny i na dole jest górny otwór wentylacyjny. I to są w cudzysłowie te pokrętła, którymi się tutaj reguluje temperatura. Tak. Tak? Tak. Czyli jak to się odbywa w praktyce, jeżeli chcesz podnieść temperaturę? Otwieram dolny wlot powietrza oraz odrobinę górny i tymi dwoma otworami reguluje wysokość temperatury. Na zasadzie ciągu. Dokładnie. Im większy dopływ powietrza, tym temperatura jest wyższa. To jest tak jak kurek w grillu gazowym. Dobra, okej. Więc nie jest to w ogóle skomplikowane. Nie. Ile trwa nagrzanie tego grilla do wymaganej temperatury? Od zera do tej temperatury 260, do której mówiłeś. Oscyluje w granicach 40 minut. 40 minut. Tak. 40 minut w znaczeniu temperatury, którą widać na termometrze temperatury powietrza, czy chodzi o coś innego? Nie, 40 minut potrzeba, żeby dokładnie tą ceramikę wygrzać. I to jest bardzo istotne podczas grillowania. Cały grill musi być rozgrzany, żeby móc na nim zacząć pracować. To jest bardzo istotne. Dobra, czyli kilkanaście minut i macie na blacie, na termometrze temperaturę powietrza 250 stopni. Tak. Natomiast profesjonalne używanie grilla ceramicznego wymaga, żeby to cała ceramika była bardzo rozgrzana. Tak, tak, bo jeżeli rzucimy potrawę zbyt szybko, to potem ta temperatura może jeszcze znacznie wzrosnąć po wygrzaniu ceramiki i można spalić po prostu potrawę. Okej. Ten grill daje Wam możliwość grillowania, pieczenia w bardzo wysokich temperaturach i w temperaturach niskich, plus do tego robienie dużych porcji mięsa metodą low and slow. Najniższa temperatura, jaką jesteś w stanie osiągnąć? 70-80 stopni. 70-80 stopni, a z kolei na drugim końcu skali, ta najwyższa? Ja osiągnąłem 375 stopni. 375. W zestawie, oprócz tego, co widzicie na zewnątrz, czyli Kamado Bono Grande, to jest grill, wózek, półki boczne, pokrowiec i stojak do kurczaka. Regulacja temperatury nie jest skomplikowana. Powiedzieliśmy wcześniej, że służą do tego dolny i górny otwór wentylacyjny, natomiast jeszcze wykorzystujesz deflektory ciepła. Mógłbyś powiedzieć, na czym to polega? Tak. Deflektory ciepła służą do tego, żeby rozróżnić dwie temperatury, strefy, pośrednią i bezpośrednią. Czyli jeżeli ściągam sobie jeden, ten deflektor tak, ciepła, tutaj tak? temperaturę bezpośrednią, okay. A tutaj pośrednią. Tu możemy z tego dociągać lub odkładać gotowe kawałki. Kładę karkówę nad żarem, tak. Karmelizuję i tutaj sobie dochodzi. Dokładnie. Dobrze. Można obniżyć i dać tak. niżej te deflektory ciepła, tak? Wtedy mamy taki typowy grill przygotowany pod metodę low and slow. Metodę low and slow. Tak. A jak robisz pizzę, to jak ustawiasz sobie tutaj? Wtedy deflektory kładę na ruszt i na to daję kamień do pizzy. Na to dajesz kamień do pizzy. Tutaj jest jeszcze taki specjalny stojak, na którym się kładzie kamień do pizzy. Teraz to nie widzicie, ale właśnie w ten sposób ta pizza wtedy wychodzi najlepiej. Najlepiej, tak. Maksymalna temperatura? 375 stopni. I ta pizza jest... Dobra, niedobra? Świetna, spieczona, świetna. O niesamowitym aromacie drewna. Właśnie, czyli wilgoć, która bierze się z gorącego powietrza, bardzo wysoka temperatura i palące się drewno. Tak. Przepis na idealną pizzę z grilla ceramicznego. Węgiel drzewny, który rozpala grill ceramiczny, dodatkowo jego aromat można wzbogacić o nowe smaki. Zwróćcie uwagę, Grzesiek tutaj ma tak zwane chunksy, to są grube kawałki drewna, które dodajesz bezpośrednio na węgiel tak. drzewny. Przy okazji węgiel, w zasadzie kawałki drewna Napoleona, też się da wykorzystać w grillu gazowym. Jeżeli chcecie sobie aromatyzować, ale tylko wtedy, kiedy robicie dużą porcję mięsa, kładziecie sobie to na ruszcie obok żeberek albo pieczeni i też to można wykorzystać w grillu
gazowym. Jakieś akcesoria dodatkowe, z których korzystasz tutaj chętnie przy grillu? Do ceramika potrzebna jest na pewno, potrzebny jest taki pogrzebacz, który jest w zestawie. Mhm. Poza tym łopatka, szczypce, szczotka. Czyli takie podstawowe. Podstawowe narzędzia. Podstawowe i pojawił się też kamień do pizzy, o którym przed chwilką mówiłeś, tak. Że też kamień do wypiekania pizzy. Jak się czyści to ustrojstwo? Szybko? Poza rusztami tak naprawdę nic tutaj się nie czyści. Czyli gorący ruszt, Grzesiek czyści szczotką. Szczotką, dokładnie. Tak. I tutaj mamy na dole popielnik, wybieramy sobie z tego popielnika popiół, który nam został po grillowaniu i to wszystko. Jedynie są defektory, można wypalić bezpośrednio nad żarem, wtedy one się pozbywają tych resztek jedzenia, soków. Okej. Okay. Tak naprawdę to się samo dzieje, nie? Samo nic nie musisz zrobić. W trakcie grillowania te defektory się wypalają, więc widzicie, że od strony obsługi po grillowaniu to jest szybko i dosyć prosto. Rozmawiamy o smaku, natomiast ja bym chciał, żebyśmy spróbowali tak może w formie teorii wyjaśnić naszym widzom, dlaczego ten smak i soczystość mięsa jest większa w grillu ceramicznym niż w grillu węglowym, takim typowym blaszanym i w grillu gazowym. Wyobraźcie sobie ruch powietrza. Czyli w grillu gazowym palnik, który się pali, powoduje, że powietrze się rusza. Powietrze przechodzi przez warzywa i przez mięso i zabiera z tego mięsa wilgoć. A wilgoć powoduje, że mięso jest bardzo soczyste. W grillu ceramicznym to powietrze się prawie wcale nie rusza. I to jest ogromna przewaga właśnie grilla ceramicznego nad takim typowym grillem blaszanym, węglowym. To ustrojstwo waży 112 kg i to jest waga, która również jest tutaj po coś. Gruba ścianka ceramiczna, a propos, na ceramikę w tym grillu jest dożywotnia gwarancja, więc praktycznie jest to grill nie do zniszczenia i on jest na zawsze. Gruba ścianka izoluje to ciepło, które zostaje w środku. Zamykamy pokrywę. Czy można powiedzieć, że on jest zupełnie odporny na warunki takie zewnętrzne? Według mnie tak, tak. Gazówka zdarzało się, że jak był duży wiatr, źle była ustawiona względem wiejącego wiatru, przygasała. To się zdarza. Z tyłu ma duży otwór wentylacyjny, więc to się zdarza. Natomiast ceramika jest totalnie odporna na warunki. Czy tutaj może padać deszcz, jak ten grill? Deszcz, śnieg, może wiać, może być mróz i tak naprawdę nie ma tu dużego wpływu na wahania temperatury. Tylko musicie zwracać uwagę na to, i to wynika z instrukcji obsługi, nie wolno zamącić ceramiki. Tak. Czyli grill ma być zamknięty, ceramika ma być oczywiście zasłonięta. Ta warstwa glazurująca, która jest na zewnątrz, chroni grill przed deszczem. Natomiast to istotne, żeby po prostu wewnętrzna warstwa nie dostała wody, bo może zniszczyć. Grzesiek kupił ten grill w grudniu, w tym momencie mija prawie pół roku. Jak teraz oceniasz korzystanie z tego grilla? Takie twoje oczekiwania versus to, co faktycznie tutaj da się uzyskać? Na pewno teraz podchodzę do niego z uśmiechem, bo wcześniej musiałem się go nauczyć. No nie ukrywam, że wymaga troszkę obycia, nauki grillowania, rozpalania i opanowania temperatury. Natomiast w tej chwili jest dla mnie grillem takim totalnym, idealnym. A jak sobie radziłeś z tym, żeby wchodzić na coraz wyższy etap? Czytałeś instrukcje, oglądałeś filmy, gdzie szukałeś tej wiedzy? Czytałem instrukcje, oglądałem filmy, no i też na własnych błędach. No, no właśnie. To przede wszystkim. Każda firma twierdzi, że ich produkt jest najlepszy, a my tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tych komunikatów, że trochę traktujemy to po prostu z przymrużeniem oka. I po to są grillowe rewelacje, żebyśmy się mogli spotkać z takimi ludźmi jak Grzesiek, który jest naszym klientem i bardzo doceniam takie zaangażowanie. W zasadzie zupełnie bezinteresowne. Mogliśmy zająć Grześkowi dzisiaj 2 godziny po to, żebyście mogli sobie obejrzeć autentyczny materiał. To, co powiedziałem na samym początku. Bez marketingowej ściemy, jak najbardziej autentycznie i dosyć szczegółowo, tak żebyście od strony praktycznej mogli podjąć dobrą dla siebie decyzję. Czy ten grill jest mi potrzebny, a może ten? Czy to jest urządzenie, które spełni moje wymagania, czy w ogóle będę w stanie z niego efektywnie korzystać? Mam nadzieję, że nie żałujesz swojej decyzji. Absolutnie, absolutnie. Będziemy dla Was w nowych odcinkach. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i naszego TikToka. Nieodłącznym elementem grillowych rewelacji jest złota koperta. W związku z inflacją, ciężar tej koperty, Grzesiek. Dziękuję. Tak jak poprzednio, klauzula sumienia, to co jest w środku, zostaje tylko pomiędzy nami. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję Grześkowi. Dzięki. Bo żyjemy w czasach, gdzie ciężko jest o takie bezinteresowne zaangażowanie i w taką chęć podzielenia się, albo po prostu pomocy, tak jak w naszym przypadku, bo to nam pomaga i budować kanał, i budować zasięgi, i sprawiać, że coraz więcej osób po prostu zakapuje się w firmie Grillaholicy. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.